Witam serdecznie. Moim gościem Kamil Trojanowski, Batimowcy. Witam. Kamil, przegrywacie dzisiaj wysoko z Batimowcami, ale zacznę od pochwały. Jednak kolorowo strzelasz dzisiaj gola. Także chyba też fajne pocieszenie, że z takim zespołem jak Tylicz, klasowym zespołem, można ukuć gola. Fajnie, nie? Tak, tak. Naprawdę w porządku. Uważam, że jak na pierwszy debiut najlepszej lidze, uważam, że za to, za sukces. Tego przynajmniej jednego gola strzelonego Tyliczowi. No i pewnie. A jak zagrał Tylicz? Ciężko, wiem, że o tym patrząc na wynik było sprosta dzisiaj warunkom to, co postawił Tylicz, ale no jak oni zagrali, jakbyś ty ich ocenił, tak patrząc po drugiej stronie boiska? Z tego, co mi się wydaje, to widać, że grają chyba od dawna ze sobą. Bardzo dobrze zakrywają piłkę. Widzę, że ogólnie lubią grać piłką i no, dobrze biegają, także uważam, że bardzo dobrze grają i jest to jedna z najlepszych drużyn. Jakiś zawodnik, szczególnie w dzisiejszym spotkaniu, utkwił ci w pamięci? Ten z opaską klubową, nie wiem jak się nazywa, ale naprawdę... Pewnie Łukasz Krupa, który dość dzisiaj mocno zapisał statystyki. Tak, 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 naprawdę fajnie gra. Jesteś nową osobą tutaj w Batimowcach. Czy już aklimatyzacja przeszła? Tak, tak, tak. Szczególnie, no, ja tak jak powiedziałem, że grać w tej klasie jest naprawdę ciężko i cieszę to, że z tym mi uda się strzelić jakiegoś gola. Jeżeli chodzi o punkty, no niestety jeszcze ich nie ma w waszym tutaj dorobku, ale wszystko przed nami. No, następne mecze, następne kolejki, oczywiście będziecie walczyć o utrzymanie. No jaka recepta, żeby chociaż te punkty już jakoś czuwać, bo powoli trzeba? Chcielibyśmy się wzmocnić właśnie z tego, co słyszałem, co Maciek mówił, że ma kogoś sprowadzić do zespołu, także mam nadzieję, że na przyszły sezon uda się wygrać jakiś mecz i no coś ugrać po prostu w tej lidze. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.